Siema, z tej strony X-Freddy i przypominam wam, że pod koniec tego miesiąca, czyli 31 stycznia, będzie konkurs na premkę oficjalna, więc zostawcie subapeczkę w górę i dzwoneczek. Będzie z tego odcinek lub live i w przypiętym komentarzu oraz w opisie macie najprzydatniejsze informacje. Ja wam dalej nie przedłużam i to będzie poradnik, jak się lepiej klepać w Minecraft. Nie potrzebujecie jakiegoś wyśpiewanego sprzętu, ani jakiegoś lepszego makra. Oczywiście download tego makra, którego ja używam, będziecie mieli w opisie filmu, więc bez problemu. Tak samo jak sprzętu też nie potrzebujecie jakoś, co dużo wymaga. Te lepsze makro, co najwyżej te płatne, to będziecie mogli sobie tylko jeść mięso podczas biegu, a na większości serwerów to jest zablokowane. Też po prostu nie musicie mieć też jakiegoś dobrego komputera, bo ważne, żebyście chociaż mieli te 60 FPS, żebyście lagów nie mieli, jak to na przykład dzikie ruchy będziecie robić. Ja na przykład mam 144 podczas nagrywania. I teraz wam zaprezentuję dobre techniki, na przykład tutaj kombinacje klawiszowe, że na przykład mam jedynkę nagle X i na przykład pod tym może mieć perełkę, czyli sobie wchodzicie w Option, Control i sobie tutaj wybieracie slot 6, to jest X, żebyście nie musieli tak daleko szukać. Tutaj macie moje ustawienia, wszelakie do pobrania wszystko macie, sobie ustawiam, klikam X, teraz lecimy sobie. I też nie musicie mieć jakieś autogardowania, tylko na przykład to jak uważacie, że o, gość sobie zjadł chyba refa, jakiś Stivolus. Sobie też zjemy i sobie po prostu w niego wlatujemy, bo mamy dłużej regenkę. Chłop ucieka przed nami, on chyba też wie i po prostu sobie klikamy gardę. Na przykład jak on idzie w prawo, to ja idę w lewo. Mamy dalszy zasięg bicia. I też wykorzystujemy przestrzeń, jaka jest wokół nas. Na przykład jak jest lekki takie wgłębienie, to możemy sobie w tym stać, bo mam wtedy dalszy bicie jakby, dalszy zasięg. Też możecie na przykład, jak widzicie, też zależy to od strategii gościa. Leci sobie w prawo, ja odbijam, walę mu strefę. A teraz na przykład wali nam strefę i jak temu zapobiec, to się odwracamy i walimy go na łeb. Teraz sobie zjemy refa. Taczkę, teraz jesteśmy zestrefowani. I cyk, cyk. Teraz rzucamy perłę. O, niezbyt niestety. Więc jak nauczycie się tych prostych technik, to będziecie wymiat na tych wszystkich ironowych setach i nie tylko. Też musicie się na przykład nauczyć, żeby sobie wyzbidować na przykład potwały jakieś śnieżki, bo śnieżki też są pomocne bardzo. Dobra, prawie mnie za... O kurde, przypadkowo kliknąłem przycisk kombinacyjny i mi zmieniło, ale chyba mnie nie zabije, tylko ja jego, bo nie jesteśmy miękką fają. Żaden Stivol mnie nie zabije, tak mi się wydaje. Dobra. Pozwolę, żeby mnie odknokował. O, ale mnie zestrefował. Chyba jest lepszy. Dobra, i tak go pokonaliśmy. To są moje strategie oraz moje konfigi oraz wszystkie makra. Więc myślę, że poradnik spoko. I wam przypomnę o konkursie na premkę. Nara.